jeśli od ojca dostaliśmy ten grób, że to jest grób mamy. Jak ojciec umarł i był pochowany tam, gdzie miał tą swoją posiadłość i tam wysypywano na niego śmiecie, to myśmy po prostu, ja zdecydowałam się pilnie, że pomimo to, że prokuratura nie dawała mi pozwolenia, z księdzem z Łuszczowa zabrałam ojca i przywiozłam tutaj do Lublina schować do mamy. I wtedy, odkopując mamy grób, bo mamę też chciałam w trumienkę taką samą jak u ojca złożyć i żeby ksiądz odprawił mszę nad tym naszym grobowcem, a on był ziemny, murowałam go, to się okazało, że tam nie ma zwłok, że mamy nie ma. Więc dylemat, słuchajcie, co zrobić? Pierwsze co, powiedziałam, że nie wolno nic powiedzieć i ksiądz mnie poparł, żeby rodzeństwo moje znało matkę. Ja jej nie znałam, prawda? Żeby nic nie mówić dzieciom, żeby przemilczeć. Zapakowaliśmy te do 21 w nocy kopali, a to była wiosna i o godzinie 10 ksiądz była msza w Łuszczowie, o pożegnanie ojca. Przywieźliśmy koło 11, byliśmy tutaj, pochowaliśmy ojca i obydwoje z księdzem żeśmy milczeli. Nie powiedzieliśmy, że ta druga trumienka jest pusta. Dopiero Heniowi powiedziałam, prawda? No i do Wilcząt 2 dałam, to moja córka, czytając Wilczęta 2, mamuniu, dopiero też się dowiedziała, bo nie wiedziałam, czy im powiedziałam, czy nie powiedziałam, a to co mówić, niech się dowie to, co faktycznie jest. No taka prawda jest, no ale dzisiaj już mam taką cichą nadzieję i mam nadzieję, że może odnajdą mi mamę, a przy okazji znajdą tatę Adama, czyli Uskoka, tak. No, na pewno wielu innych też mogłoby. No tu kto jest? Trudno, będą jak będą, mają już pozwolenie, jak znajdą pieniądze, na pewno po kolei wszystkich ustalą, kto tutaj. A zanosiło się na to, że i mogła być to też mi moja tabliczka. No. Chodźmy tutaj, z alejki zejdźmy. Tak. Była msza, ale... To jest taka moja propozycja. Zmówmy dziesiątkę różańca za tych lubelskich zamków w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś się z niebie święcił, Twoje przyćmy, jako Twoje, głębola Twoja, jako w niebie nie wyjść. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, nie wrzuć nas na pokuszenie, ale nas zbaw od zła. Prowadź Maryjo, łaski szpanna Państwo, pomogę sobie na ślubie z niego stanu Bogusaj. Owoce woda Twojego Jezus, Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nas. Zdrowaś Maryjo, łaski szpanna Państwo, pomogę sobie na ślubie z niego stanu i błogosławiona Boże woda Twojego Jezus. Święta Maryja, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci nasza. Zdrowaś Maryjo, łaski szpanna Państwo, pomogę sobie na ślubie z niego stanu i błogosławiona was żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maria, łaski szpanna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiona was żywota Twojego Jezus. Święta Maria, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci. Zdrowaś Maria, łaski szpanna Pan z Tobą.
Ordon, to też znany oddział Ordona. To był Ordon, to jest ten, który to zasunął. Tak, tak, no ale to jest w stolicy. Czyli oni stamtąd gdzieś tutaj wyłapali tam i to jest, tutaj. To on zginął w 1947 roku. Po Puchaczewie on brał jeszcze udział w tej akcji na Puchaczewie. Na Puchaczech i potem rozbili to grupę. O, tu pisze, 47 we wrześniu. Nie, no to przecież mówię, ja tych ludzi znałem przecież. Tak, kryją, stąd. Tak. Kompania Narą, Brzozy, Przepiórki, Senka. Ja mówię, to jak czytam, to tu już bardzo dużo znajomych i takich bliskich, bardzo bliskich znajomych. Ten się Ubek nazwał. Jezus, ten no miał... Koniec tego sektora. Koniec tego sektora, ten sektor na tam jest układany, nie? Tak. Ale co mi sam powiedział. Pani dostała, pani tata dostał pusty grób i to było nawet zanotowane, że to pusty grób. Ja my... Tyle lat myśmy wierzyli, że tam mama leży, a... Oni jednak ukrywali, specjalnie ojcu dali pusty grób. Specjalnie, bo chyba albo nie wiedzieli, albo nie chcieli wskazać mamy. To przecież robili złośliwi wiele rzeczy, tak samo jak z tymi, co w Smoleńsku zginęli, wiele różnych takich jest. No to chodźmy. I tu się zaczyna 49 rok, a tam wcześniej Kopaczewski to jest 44, 3, 2, a tam jest zamek. Kopaczewski. Słucham? Przecież tam bracia leżą, synowie Kopaczewskiego. A Kopaczewskiego grobu nie ma. No ale synowie leżą tam. Tam ich jest w tej chwili w jednym grobie byli, pięciu pochowane, bo to było grób po grobu. Jakich pięciu? Tych partyzantów? Tak. Nie, kochana. Ciał nie oddali. Nie oddali ciał. A z IPN-em pan powiedział, że był obok i że po cichu tą samą rewolkę zrobili. Po cichu przerzucili właśnie do tych Kopaczewskich. Z IPN-u to mają trochę wywiadu od tych, którzy tu pracowali na cmentarzu czy inne, ale oficjalnie to oni to po prostu... Oficjalnie tego nie oficjalnie było, ale teraz już napisy są oficjalne. To tylko to, że IPN szuka i dlatego opiera się na świadkach, którzy IPN szuka, teraz ma za zadanie znaleźć właśnie. Bo świadkowie ci to byli zorientowani. Wieczna z poczynek raczym dostaniu, a światło się tej strony fajnie świeci. Wieczna z poczynek raczym dostaniu, a światło się tej strony fajnie świeci. Wieczny odpoczynek raczy mi dać Pani, a światło wiekuj stanie Pani świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. No nie mam lampek dzisiaj. No. Thank you.